No co, proszę Państwa, kolejny dzień robót przymusowych Hoka Hejsi Wydziału Janusz Pijanka. No co, zbieram te papiereczki tutaj. O, proszę, tu folia jakąś nawiało. Nawiało chyba z folii tej, co pomidory, ogórki tam siostry uprawiają. Bo pytaliście, co siostry robią. Siostry są naprawdę robotnice. Pracusie takie. Hoka Hejsi Wydziału Janusz Pijanka. A tu jakiś samochód z głośnikiem jest. Także deszcz pada, nie przewidziałem tego. Oczywiście w swoich moconuszkach chodzę dzisiaj. Aha, i dzisiaj jest, proszę Państwa, mój syn się urodził, Krystian, 40 lat. Nie wiem, on chyba nie ogląda tego, bo to taki jełob dla mnie to jest, chociaż to był pierworodny syn. Nie mam z nim kontaktu, nie wiem, od 8,5 roku nie mam kontaktu z nim. Także, synu marnotrawny, pozdrawiam Cię. Okradł mnie tylko we Francji na 35 tysięcy euro. Więcej nie powiem. Tyle krzywdy mi narobił. Także przejął mi firmę, która 2 miesiące ledwo trwała. Założyłem firmę, proszę Państwa, pod nazwą Bati Artist Per i Fis. Artysta budowlany, ojciec i syn. Słuchajcie, jaki on był dumny. Ja nie wiedziałem, że on wtedy miał problemy jakieś tam z hazardem. Ciągle w pokera grali z Arabami. Kurczę, to długa historia. Fermę wynajmowałem, proszę Państwa. Zameczek nazywaliśmy. On, proszę Państwa, kiedyś przyjechałem, nawet dwóch czy trzech lokatorów Ukraińcy mieli u mnie mieszkać. Ja zajeżdżam, a tam jak na weselu. Całe podwórze samochodu. A oni się włamali do mojego saloniku i grali sobie. Ja nie wiedziałem, że on miał takie problemy. Także synu, jako że jesteś mój syn, pozdrawiam Cię. Życzę Ci co najmniej drugie tyle lat życia. Może mnie w końcu dziadkiem zrobisz i nazwisko Pijanków przetrwa. Hoka Hejsi Wydziału Janusz Pijanka. O, panie prokuratorze, kuratorze, sędzio, kasto sieracka, papiereczek, prince Polo. Wiecie, jak Marco Polo. Pana Darka nie widzę, też pozdrawiam, panie Darku. Dobry samarytaninie. Także, a zobaczcie, tu obcy człowiek jest dobrym samarytaninem, a tam syn pierworodny, proszę Państwa, jest Judaszem, synem marnotrawnym. No ale co, nie jestem zadowolony z dzieci. Pomijam Nikusię, bo jest za mała. Nic nie rozumie to dziecko. No i co? Aha, dzisiaj, proszę Państwa, do pracy za 80 groszy kupiłem bułeczkę. To jest pierwsze pieczywo, które nie wiem, chyba od 2 tygodni kupiłem. Nie chcę Was skłamać. Wiecie, ile 4 grosze w takiej bułce jest VAT-u? 5 VAT, czyli 76 groszy. No to mi się wydaje drogo. No Polakom też chyba się już wydaje drogo. Dlatego, że ja przywykłem, ja zawsze pół bagietki co najmniej na śniadanie świeżutkie za darmo dostawałem. Ale to od wszystkiego się idzie przyzwyczaić, odzwyczaić. Państwo Was weźmie, zmusi. No jeszcze będę dzisiaj robił reportaż. Dlaczego przez kilka dni telewizji nie mogłem oglądać? Mimo, że... A to jest inny temat na inne to. Także, proszę Państwa, syn marnotrawny, może ułoży wiersz. No a tutaj teraz nie ma gdzie, dlatego, że deszcz pada, a ja muszę obchód robić. Obchód, żeby te papiereczki zbierać, prace społecznie nieużyteczne.